Felieton pod tytułem Jeno za wursztym. Dziś obydzie kapkę o krzewtach z jedzeniem, których już mamy w Cieszynie tela, że nie wiadomo do którego skoczyć. Jeszcze tak z 5-40 roków temu mieszkało w Cieszynie kolem 400 tysięcy ludzi, a krzewtów na zicher było 10 razy mniej. Tak rozmyślam, jako to było możne, że mało kto chodził głodny, a we krzewtach stolimy jeno za wursztem, łowięziną i mięsem z babucia. Każdy krzewd miał ladę, za kierą nie szło w leś i trzeba było wiedzieć, o co się spytać, co by ta ekspedientka nas obsłużyła. Żodno baba nie dzierżała w ręcach zaszkryfanej kartki, bo wszystko to miała w głowie, po co do krzewtu mo w leś. Dziś o niczym co się kupi, to godzinę zmarni na czytaniu instrukcji, kiedy mają na siebie nadrukowane wszystkie wieca. Kiesi, żaden się nie pytał, jak długo może dzierżyć duma mięso, kiedy kupił, bo zjedzone było roz dwa i było po kłopocie. Żaden doma nie dzierżał jedzenia na forod i z Krystego też nie było słyszeć, że ktoś był z jedzenia niemocny na bachusz. Na koniec łońskiego roku było u nas ino kapkę więcej niż 2-300 tysięcy, a i tak lato jacysi mądrocy dali się jeszcze do stawiania nowych krzewtów. I to nie jeno jednego, a bez mała dwóch, bo już zaraz za tym naszym McDonaldem nowoczesna się tam rychtuje, po której pójdzie do nich dojechać. Bo przeca tak daleko żaden nie będzie chodził pieszki. A możne, że dobre by było tak zarządzić, co by do krzewtu z jedzeniem tu stelocy przychodzili jeno pieszki ze swoimi taszkami. Mielibyśmy zaraz dwie wiece w jednym. Ludzie by tak nie chrubli, a i luft by był zdrowszy, jak wszyscy niechaliby swoje auciska doma. Tuż miejcie się wszyscy dobrze i wiesiołego po piątku.